Góry Łużyckie, inaczej Góry Żytawskie, to najdalej na północ wysunięta część Sudetów. W tych górach są ciekawe szlaki w przyjemnych lasach z widokami na piaskowe skały oraz wiaferaty, żelazne drogi. Jedna z nich to właśnie Alpinergrat. Alpinergrat zaczyna się imitacją drabinki, prętów wbitych w ścianę. Stojąc na pierwszych z nich, ciężko jest sięgnąć ręką do drugiego. Jest taki trend budowania wiaferat, że początek jest zazwyczaj bardziej wymagający. Po to, by na starcie zweryfikować nasze umiejętności. Po przebyciu tych paru stopni zaczyna się stalowa lina, ubezpieczająca cały przebieg feraty. Ferata w zasadzie cały czas ma przebieg pionowy. Niewiele jest płaskich odcinków i są one zazwyczaj bardzo krótkie. Nie ma też na niej technicznych trudności. Większość trasy pokonuje się po sztucznych ułatwieniach, takich jak klamry czy pręty. Na feratach trzeba zachować ostrożność. Pamiętajmy też o bezpiecznych odstępach pomiędzy wędrującymi osobami. Czas przejścia całej feraty to około 30 minut, ale może ten czas się wydłużyć. Na feratach nie spieszmy się, nie poganiajmy, nie komentujmy innych osób. Nie każdy jest obeznany z taką ekspozycją. Dajmy im czas, bo ta ferata jest dość pionowa i wymaga jednak pewnego obeznania z wysokością. Alpinergrat w tłumaczeniu to alpejska grań. Ta wiaferata ma charakter wspinaczkowy. Pamiętajmy, że na feracie nie wolno przebywać, gdy jest mokra skała, więc w czasie deszczu oraz po opadach nie można wybierać się na wiaferaty. Po kilku sekcjach znajdujemy się powyżej linii drzew. Naszym oczom ukazuje się piękny widok na kurort Ojbin. Chętni mogą się wpisać do pamiątkowego notesu, znajdującego się w stalowej skrzynce. Zapraszamy do subskrybowania mojego kanału, do oglądania filmów, do ich komentowania, a jeżeli film się podobał, to także do udostępniania. Dziękuję. Na zakończenie można jeszcze pójść na punkt widokowy, z którego już
Bez dodatkowych emocji można podziwiać okolicę.